cały katalog tak zwanych grzechów domowych, które wytykał Rzeczypospolitej ksiądz Piotr Skarga na przełomie XVI-XVII wieku były w jakimś sensie są powtarzalne, to znaczy brak karności, brak egzekucji praw, niesprawiedliwe prawa, złodziejskie serce, o którym mówił ksiądz Piotr Skarga. No jakże to aktualne w naszych czasach. Ale chciałbym zwrócić uwagę, to często umyka analizie, że ksiądz Piotr Skarga także dużo miejsca poświęcał, dlaczego w ogóle należy ostrzegać. Mówił, że, znaczy jemu obca była taka filozofia, która w aktualnych czasach niestety stała się także filozofią elity rządzącej Polską, że Polacy nic się nie stało. Otóż ksiądz Skarga mówi odwrotnie, że właśnie należy nastawać w czas i nie w czas, jak mówił święty Paweł Apostoł. To znaczy trzeba upominać i wskazywać na zło, nawet wtedy, kiedy wydaje się, że jest wszystko dobrze. Ja pragnę przypomnieć, że czasy księdza Piotra Skargi to jeszcze jest epoka przed potopem szwedzkim, jeszcze jest epoka przed Liberum Veto, kiedy Rzeczpospolita jest potężna, kiedy jest, nie jest przedmiotem, ale jest podmiotem rozgrywek europejskich, kiedy przecież 2 lata przed śmiercią księdza Piotra Skargi polskie wojska weszły do Moskwy. I zabraliśmy stamtąd carów szujskich, których rzuciliśmy na kolana przed królem Zygmuntem III w Warszawie. Wspaniałe zwycięstwo pod Kłuszynem. Rzeczpospolita, mówi się, srebrnego wieku. A jednak on ostrzegał, jednak wytykał i zawierał w tych kazaniach sejmowych proroctwo upadku państwa. I to było znamieniem jego przenikliwości, że w chwili pozornie, jak się później okazało, triumfu, który trwać będzie, ksiądz Piotr Skarga wskazywał, że nic nie jest dane raz na zawsze. Tak jak Paweł Apostoł wskazywał na konieczność nawrócenia i przyjęcia Chrystusa, który dla Greków czy Żydów jest skandalem i zgorszeniem, tak samo ksiądz Piotr Skarga wskazywał wszystkim stanom, a zwłaszcza temu, który rządził państwem, czyli szlachcie, na konieczność powrotu jeszcze raz do nauki Kościoła, do tego, co płynie z Ewangelii, czyli ciągłe nawracanie. To jest właśnie to Pawłowe mówienie, że nastawaj i w porę, i nie w porę, to znaczy ciągle. I ciągle ksiądz Piotr Skarga mówił do Polaków, można powiedzieć, używając słów błogosławionego Jana Pawła II, który także się powoływał na księdza Piotra Skargę, że wymagajcie nawet wtedy, kiedy wymagać od was nie będą. To jest właściwie także całe przesłanie, wielkie przesłanie księdza Piotra Skargi, które adresował do Polaków przełomu XVI i XVII wieku. Sądzę, że inicjatywa przyznawania corocznie nagród imienia księdza Skargi jest cenną inicjatywą i ma szansę, wszelkie szanse powodzenia, to znaczy kontynuacji w latach następnych, bo zważywszy na prężność i wszechstronność działań Instytutu i Stowarzyszenia imienia księdza Skargi i rezonans społeczny, z jaką ta działalność się spotyka, jest to wysoce prawdopodobne, ba nawet pewne, więc to jest ze wszech miar cenna inicjatywa, no nie dlatego cenna, że ja zostałem laureatem tej nagrody, ponieważ czuję się niegodnym laureatem, tym bardziej więc czuję się wyróżniony i to mnie jakoś obliguje do dalszej pracy, ale niewątpliwie w naszym społeczeństwie, w naszym narodzie jest wiele osób, wiele środowisk, instytucji, które oddolnie pracują, niekiedy niezauważalnie nad tym, żeby budzić sumienia Polaków i w tym kontekście nagroda imienia księdza Skargi jest jak najbardziej potrzebna.